Rozpoczynamy program samorządowy miasta Skierniewice. dzisiaj Państwa, także moimi gośćmi są pani zastępca prezydenta miasta Skierniewice, pani Iwona Górniak. Witam serdecznie Pani prezydent. Dzień dobry. A także pani Karolina Sałek, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Prezydent. Dużo mówimy na temat tego, że Skierniewice czasem nadają ton, jeżeli chodzi o samorządy w Polsce, jeżeli chodzi o szeroko rozmianą profilaktykę, ponieważ jako pierwsi zwróciliśmy uwagę na to, że są problemy w czasie pandemii, tej izolacji społecznej wśród dzieci i młodzieży, stąd też strefa świadomych emocji, te żółte parasole, które pojawiają się przy większości imprez, które są, odbywają się w przestrzeni miasta Skierniewice. I ta profilaktyka nadal jest prowadzona. Ja uważam, że Skierniewice nadają ton wszystkim dookoła w zakresie działań profilaktycznych, bardzo szeroko rozumianych. Począwszy od szkół, które w sposób taki subtelny przemycają uczniom Tematy związane z profilaktyką odbywa się to bardzo różnie, przede wszystkim na lekcjach z wychowawcami, na spotkaniach ze specjalistami, warsztaty, prelekcje. Ta profilaktyka jest również skierowana do rodziców, którzy no niestety tak troszeczkę z oporem pojawiają się na zaproszenie ze strony dyrekcji szkoły na tego typu zajęcia, ale jak najbardziej bardzo szeroka profilaktyka w naszych szkołach i w przedszkolach jest realizowana. Jest realizowana również na poziomie miasta i tutaj bierzemy to zadanie na siebie, myślę bardzo z dużymi efektami staramy się, aby te działania w obszarach kilku co najmniej były realizowane. Jeżeli chodzi o strefę świadomych emocji, rzeczywiście, pewnie nie jako pierwsi i nie jedyni, ale zwróciliśmy uwagę na to, że po czasie pandemii kondycja nasza, ogólnie nasza, ale przede wszystkim młodych ludzi zdecydowanie. Była zachwiana i jest zachwiana nadal. Yy, nauka zdalna, praca zdalna, również yy, jeżeli chodzi o nauczycieli czy też yy, innego rodzaju zawody, spowodowała, że tych problemów się namnożyło. Mieliśmy takie informacje i ze strony yy, szkół, yy, i od rodziców, ale też i od mieszkańców, że yy, warto pok pokłonić się yy, i Wesprzeć szczególnie młodych ludzi w tym temacie. Powstała strefa świadomych emocji. Żółte parasole, które właściwie przy każdej plenerowej imprezie skierniewickiej pojawiały się w mieście, były to miejsca przyjazne dla, przede wszystkim dla małych dzieci, dla dzieci i dla ich rodziców. Zachęcaliśmy rodziców. Do tego, aby korzystali z pomocy specjalistów. Głównie wspierali nas specjaliści ze specjalnego środka szkolno-wychowawczego z zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, pracownicy i specjaliści ze wspólnej troski oraz specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Myślę, że to były i są bardzo cenne działania. Wiemy, że wiele osób skorzystało z, takiego, z takiej formy pomocy albo pokierowania na dalsze zajęcia, na terapię lub do instytucji, które danymi problemami się zajmują. Z pewnością żółte parasole wpisały się w krajobraz Kierniewic. Był w ramach strefy Światowych emocji. Uruchomiony również żółty telefon, gdzie można było skorzystać z pomocy specjalistów telefonicznie w razie poczucia zagrożenia, i to zarówno ze, przez osoby młode, jak i przez osoby dorosłe. Ten telefon cieszył się bardzo dużą, może niepopularnością to złe słowo, ale był potrzebny, i te rozmowy odbywały się na tyle często, że w pierwszym etapie mieliśmy. Zamiar ten telefon uruchomić tylko na okres wakacyjny, ale został ten telefon, jego działalność przedłużona i widać, że przyniosła swój efekt. Jeżeli chodzi o skierniewice i profilaktykę, ja tylko przypomnę, bo teraz sięgam myślami do października i do listopada. Profilaktyka różna. Październik, akcja jak dbam, tak mam. Profilaktyka. Zdrowotna, rak piersi u kobiet. Teraz Mowember, profilaktyka nowotworów u mężczyzn. Akcje bardzo cenne, bardzo intensywne i takie zachęcające do tego, żeby przynajmniej pomyśleć o tym, że warto badać się, dbać o swoje zdrowie, i profilaktyka to zdecydowanie lepiej niż leczenie. Yeah. <laughs> Panie prezydent, dużo mówimy właśnie na temat profilaktyki, na temat właśnie strefy świadomych emocji. Ja pamiętam, jak to wszystko ruszało. Wtedy przede wszystkim było stawiane na to, że dziecko było zagospodarowane, jeżeli chodzi o ciekawe zajęcia, na przykład plastyczne czy też manualne. Rodzic natomiast miał czas na to, żeby porozmawiać ze specjalistą i dowiedzieć się, w którym kierunku ewentualnie kolejnych porad szukać. Natomiast tutaj tak jak wszystkie różnego rodzaju działania na terenie Skierniewic wspierane przez Skierniewicki Rat już ewaluują, tak samo i tutaj możemy powiedzieć, że strefa świadomych emocji to nie tylko i wyłącznie spotkania happeningowe, ale to też i działania do, które są prowadzone konkretnie dla pewnych grup osób, młodych osób. No i tutaj te treningi, które się odbywają, które stawiają na asertywność, to że nie podlegamy pod siłę grupy, o której za moment też będziemy mówić, ale też potrafimy powiedzieć swoje nie, wyrazić swoje zdanie. To też jest bardzo ważne, ponieważ wtedy ten młody człowiek nabiera pewności siebie, a jak nabiera pewności siebie, to życie staje się łatwiejsze. Zdecydowanie y Projekt "Strefa świadomych emocji" udowodnił nam, pokazał, że poza najmłodszymi dziećmi, młodymi ludźmi, uczniami szkół podstawowych z różnymi problemami i troszeczkę mniej są zaopiekowani nastolatkowie i stąd te działania rozszerzone już na szkoły ponadpodstawowe, na uczniów klas siódmych, ósmych szkół podstawowych. I kolejne projekty, które strefy świadomych emocji uzupełniają. Takim projektem jest m.in. projekt informacyjno-edukacyjny Niezgoda. Ten projekt realizujemy od 2023 roku, ale myślę, że o nim i o jego poszczególnych obszarach, opowie pani naczelnik Karolina Sałek. Pani naczelnik, właśnie, jeżeli mówimy na temat e, niezgody, to ja mam cały czas z tyłu głowy te badania, które były prowadzone przez pewną pracownię w Skierniewicach. One były prowadzone na uczniach szkół ponadpodstawowych. Wtedy chodziło o lice zespół szkół numer 3, czyli ekonomiki, zespół szkół numer 2, czyli popularny mechanik. No i te dane, które pokazane były podczas pewnej konferencji, na której miałam okazję być moderatorem, mówiły jasno, że jest to problem, z którym styka się młodzież nie tylko naszego miasta, nie tylko naszego kraju, ale całego świata i tutaj akurat Skierniewicki magistrat postanowił ruszyć w tym kierunku i stąd ten projekt nie zgoda. Dokładnie dobrze, że pan redaktor wspomina o tych badaniach, ponieważ to była bardzo dobra podstawa przekazana dla pedagogów szkolnych i do wykorzystania później dalszej pracy z uczniami, z innymi pedagogami, ale również też tak jak Pani prezydent wspomniała z rodzicami. Projekt niezgoda. Dlaczego niezgoda? Niezgoda, ponieważ nie zgadzamy się na hejt, nie zgadzamy się na zachowania, które obciążają właśnie młodych ludzi, nie zgadzamy się na używki typu alkohol, narkotyki, e, inne problemy natury behawioralnej. I stąd projekt powstał. Działamy i wykorzystujemy, wchodzimy do szkół pod, na różnych płaszczyznach. Są to koncerty profilaktyczne. Chociażby niedawno odbył się koncert, koncert pod nazwą do dopóki masz wybór. Co to znaczy dopóki masz wybór? Wiemy, że my nie, jako magistrat i jako, myślę, że dorośli ludzie, rodzice często, nie przezwyciężymy i nie, za sprawą magicznej różdżki nie znikną używki. Natomiast niech ten ta młodzież ma świadomość, jeśli sięga po, po te używki, co się może dalej wydarzyć, co się może z tym związać. Na koncercie właśnie profilaktycznym dopóki masz wybór, pan który ma bogate doświadczenie, powiedział, że słuchajcie, czasami od jednorazowego użycia alkoholu może młody człowiek zginąć. Pod wpływem grupy, gdzie zabraknie asertywności, będą się dopingować e, młodzi ludzie pod nazwą dasz radę, wypijesz jednorazowo tyle czy tyle alkoholu, może ta osoba zginąć. E, po zażyciu narkotyku pod różnymi nazwami, naprawdę ja już jestem świadoma, myślę, że pedagodzy, Szkolni też, jakie to są nazwy tych narkotyków. Po jednorazowym zażyciu narkotyku, dana osoba, dany młody człowiek też może niestety przepłacić to e, życiem. Także e, świadomość, od, tak jak pani prezydent powiedziała, od, od strefy świadomych emocji, ta świadomość jest bardzo potrzebna, a później do działań. Także e, myślę, że my działamy na przeróżnych płaszczyznach. Strefa świadomych emocji była w parkach realizowana. Była w szkołach podstawowych, przeszła do przedszkoli. Na piknikach rodzinnych już mówimy o możliwości, gdzie możemy się zwrócić po daną pomoc. Taki drogowskaz, jeśli mamy um, tak zwane... To taki slogan młodzieżowy, zjazdy emocjonalne. Mamy dostępny ważny telefon, teraz cały czas realizowany. Mamy dostęp do pedagogów szkolnych, gdzie myślę, że te szkoły nasze są dobrze przygotowane, chociażby, tak jak pan redaktor wspomniał, tym raportem. Naprawdę to są bardzo dobre podstawy, które mówią o tym, co mamy z danym, danym problemem zrobić nie wiem, czy mogę już przejść do takich zajęć, zajęć i tej oferty, którą teraz realizujemy. Tak jak pani prezydenta wspomniała, mieliśmy programy profiliczne dla kobiet, dla mężczyzn, ogólnie dla dorosłego, dorosłego, myślę, że społeczeństwa, ale nie zapominajmy o tej młodzieży. Projekt pod nazwą trening zachowań asertywnych jest przeznaczony dla wszystkich szkół podstawowych w Skierniewicach. Nie robimy wybiorczości. Są to, mają możliwość wszystkie szkoły skorzystać z tego programu skierowany jest do klas od 5 do siódmej, w zależności ile jest jednostek w danej placówce. To jest 25 grup w Skierniewickich szkołach podstawowych, które będą, na których będą przeprowadzane właśnie te warsztaty. Dwugodzinne warsztaty ze specjalistą, który doskonale wie jak rozmawiać jak przedstawić nazwę i dziedzinę asertywności. Chociażby nauczyć jak Powiedzieć, jak powiedzieć nie i jak przedstawić swoje emocje i relacje wśród rówieśników, żeby to było w ramach naszego komfortu. Następnie jest przygotowany, za chwilę będzie wdrażany szkolna interwencja profilaktyczna. Jest to... Jest to program um, ze współpracy, z koordynacją też Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego e, dla kadry pedagogicz pedagogicznej. Na, tym, na tych zajęciach dla właśnie dla pedagogów e, szeroko będzie mówione, jak pomóc właśnie młodzieży i e, dzieciom, jeśli te problemy się pojawią, jeśli chodzi właśnie o używki typu alkohol, narkotyki i inne. Ja teraz dopytam się, ponieważ tutaj był użyte super sformułowanie, zjazd emocjonalny. Wiadomo, że tutaj na ten zjazd emocjonalny nie tylko i wyłącznie używki mają wpływ, ale również social media, ponieważ akurat również czy ja, czy nasza stacja radiowa, czy panie, czy powiedzmy instytucja, w której pracujecie, jesteśmy narażeni na to, że otrzymujemy różnego rodzaju niepochlebne opinie, które często nie są nawet wygwiazdkowane. One padają wprost, gdzie po prostu język, który do tej pory był językiem rynsztok Taka staje się językiem popularnym. No i ten młody człowiek, który słyszy od swoich kolegów, z którymi spotka się za kilkanaście godzin znowu w szkole, podczas przerwy czy podczas lekcji, on jest cały czas po prostu pod pręgierzem i stąd też rodzą się różnego rodzaju e, dziwne i niestety tragiczne pomysły. Z drugiej strony to też nie chce on reagować, ponieważ w tym momencie, jeżeli zareaguje, będzie mieć przyklejoną łatkę donosiciel. Tutaj chyba jest wiele aspektów prawnych, które nam pozwolą to rozwiązywać, i ewentualnie są też te osoby na terenie placówek szkolnych, czy też rodzice, To też jest istotne, a o czym często zapominamy. To są te osoby, z którymi możemy porozmawiać, że coś złego się dzieje, jeżeli chodzi o social media. Drugi panie. Zgadzamy się z panem redaktorem. Problem hejtu yy, to problem już chyba globalny. My odczuwamy to też zdecydowanie po okresie pandemii, kiedy było dużo czasu na to, żeby. Yy, Realizować te, te swoje najgorsze strony, realizować w internecie i, i robić krzywdę innym. My staramy się w ramach projektu Niezgoda, uczulić młodych ludzi na to, że hejt to jest coś bardzo złego. Staramy się również uodpornić młodych ludzi na, na tego typu zjawiska, dać im świadomość wartości żeby wiedzieli o tym, że niekoniecznie to, co, co jest napisane w internecie to jest wiedza o nich taka prawdziwa, że mają przede wszystkim dużo energii w sobie dużo potencjału, żeby wykorzystali ten potencjał. Takie zajęcia warsztatowe są prowadzone i one cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i co zauważyliśmy, zdecydowanie uświadamiają młodych ludzi w tym, jak bardzo hejt może wpłynąć na życie młodego człowieka. Niestety negatywnie. Czy też tutaj mówimy na temat tego, że podczas tych warsztatów, tych spotkań, tych prelekcji jest mowa na temat odpowiedzialności karnej dla tych, którzy hejtują? Ponieważ to wiadomo, że w tym momencie w sieci nic nie ginie. Nawet jeżeli ktoś później wykasuje, ktoś inny zrobił screenshota i w tym momencie są odpowiednie jednostki, jeżeli chodzi o policję, a także instytucje, które mogą się tym zająć. Dokładnie. Jedną z dziedzin poruszanych na tych warsztatach też jest odpowiedzialność między innymi karna. Wszyscy wiemy, że od 13 roku życia niestety albo stety ten młody człowiek już ponosi odpowiedzialność za to, co powie, napisze, sprawi komuś krzywdę. We współpracy, przepraszam, z policją też prowadzimy taką profilaktykę. Bardzo ważna jest ta współpraca, ponieważ jak ten mundur się pojawia w szkołach, inaczej młodzież, człowiek na to patrzy, jednak zauważa, że rzeczywiście, jak komu napisze do kogoś i zrobi komuś krzywdę, to nie zostaje, nie ginie to w sieci. Na bieżąco rozmawiamy Rozmawiamy też z dyrektorami, ponieważ rok kalendarzowy się kończy, natomiast profilaktyczny się nie kończy, i szukamy też um, takiej płaszczyzny e, współpracy, e, w której jeszcze musimy, możemy zadziałać razem. I e, ja odbyłam taką rozmowę z jednym z dyrektorów w czwartek, słuchajcie państwo, który powiedział mi, że hejt jest straszny. Tego w ogóle nie podlega wątpliwościom. Natomiast. E, Taka ta anonimowość medialna chyba jest nawet gorsza, ponieważ spotykając się z, z bardzo słabą kondycją emocjonalną dziecka i nawet dziecka młodzieży, który chce niestety popełnić samobójstwo, najgorsze jest to, że wpisy pod taką wypowiedzią danej jednostki nie czynią tego, żeby zapobiec, tylko dają możliwość, jak to zrobić. I to jest naprawdę bardzo trudny i myślę, że temat, w którym też musimy się odnaleźć i pomóc właśnie w ramach profilaktyki. My wspomina, wspominamy tutaj w rozmowach z dyrektorami placówek, tutaj też już wspomniane było w rozmowie, że rodzic jest bardzo ważną cząstką profilaktyki. Niestety, przy takich nośnikach tej myślę, że nowej elektroniki, komputer, telefon, my jako rodzice zapominamy, że trzeba z dziećmi, z młodzieżą rozmawiać, że trzeba ten telefon przeglądać. Uwaga, rodzice przeglądać. To nie znaczy, że my naruszamy jego jak gdyby mm, Prywatność, prawda? dokładnie taką strefę komfortu, tylko po prostu my musimy trzymać te ramy, w których to dziecko się odnajduje. Bo niestety jak te ramy zostaną zatarte, to to dziecko, młodzież gubi się. I yy, myślę, że tak jak tutaj siedzimy wszyscy, jesteśmy rodzicami, naprawdę nie bójmy się przeglądać tego telefonu, wręcz to powinna być konieczność, powinność, tak jak wieczorem przeglądamy my, myślę, swoją pocztą, bądź przygotowujemy się chociażby do spotkania dzisiaj z panem, to powinniśmy wziąć telefon i z tym dzieckiem usiąść i powiedzieć, pokaż mi, nie krępuj się, nie ocenia tego, ja po prostu muszę wiedzieć, co... Robisz, co się dzieje z tobą, także zachęcam bardzo. Pani prezydent, akurat nawiążę do poprzedniego stanowiska, czyli naczelnik Wydziału Edukacji. Tutaj akurat często spotykaliśmy się, rozmawialiśmy na temat kadry pedagogicznej, na temat uczniów, placówek oświatowych, ale często też wybrzmiewał ten... Problem związany z tym triumviratem, czyli z jednej strony mamy nauczyciela, czyli grono pedagogiczne, mamy ucznia, ale też tym trzecim elementem, o którym też powinniśmy pamiętać i też go angażować, aktywizować, są rodzice. Czy, no się wprost, czy rodzice po prostu nie uważają to, czy kiedyś już to by brzmiało podczas tej konferencji, że to rodzice wychowują, szkoła nie jest do wychowywania i szkoła nie jest placówką yy, służby zdrowia psychicznego? Niestety jest to bardzo trudne ale myślę, że jesteśmy jako dorośli ludzie i rodzice tego świadomi. Po pierwsze, praca, zapędzenie, własne stresy z tym związane powodują, że niestety zapominamy o naszych dzieciach. Tu już pani naczelnik wspomniała. Najważniejsza rzecz i najważniejsze w tym wszystkim to bliski, dobry kontakt z dzieckiem, Rozmowy, wspólne przygody, chociażby spacery, czy wspólne zainteresowania, powoduje, powodują, że jesteśmy bliżej dziecka i no, chyba mamy większą wtedy świadomość tego, jakie oddziaływanie rodziców ma wpływ na życie młodego człowieka. Starajmy się być ze swoimi dziećmi jak najwięcej czasu. A szkoła, szkoła chciałabym, żeby y, oczywiście przy bardzo dużym wsparciu, które nie tylko... Y z przyczyn takich y, zauważalnych przez y, nauczycieli psychologów czyli y, widząc że jest jakiś kłopot wspiera dziecko chociażby właśnie przez y, y, jakąś terapię spotkania z psychologiem pedagogiem szkoła niech będzie instytucją która przede wszystkim ma uczyć może wtedy łatwiej będzie i mniej będzie potrzeby korzystania z dodatkowych zajęć wspierających uczniów z korepetycji ale rodzice muszą mieć świadomość tego, że są... I wychowawcami, i są i rodzicami, i wychowawcami, i nauczycielami swoich dzieci. To na nas ta rola spoczywa i to jest nasza najważniejsza rola w życiu. Myślę, że jeszcze dzisiejsza tematyka tylko i wyłącznie otworzyła kolejny rozdział, jeżeli chodzi o programy na antenie Radia RSC. Wiele będziemy mówić na temat profilaktyki, tej higieny psychicznej wśród młodych ludzi. Tutaj, jeżeli chodzi o te hejty w sieci, od razu mi się przypomniało pewne powiedzenie, którego tylko zacytuję, drugi człon. Y Kozak w necie. Pierwszego nie będę ze względu na to, że jesteśmy programem, który jest emitowany i każdy o tej porze może nas słuchać. Zastępca prezydenta miasta Skierniewice pani Iwona Górniak, a także naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w pani Karolina Sałek były państwa. Także mimy gośćmi dziękuję bardzo. Dziękuję.